fotka z kadertym. Ja pierwszy, Antonin Świt. Martin Żywiec. Jiří Vybíral. Bohuň Syrový. Kuba Suk. A Standa Humberto. To jest fotka z kadertym. I jak pierwszy, jak powiedziałem, pierwszy sztuczek, pierwszy numer, czyli na Cikowa. Powiedziałbym na Jiřího, że jest prawie najstarszym funkcjonującym kaskaderem w Europie, który jeździ na dwóch kołach. I oczywiście, jak powiedziałem, klimat, klasyczny klimat Autorodea są właśnie jazdy na dwóch kołach. I dzięki temu, że strażacy jeździli trochę więcej, to jest tam po prostu, bo to możeście zauważyli, że nawet szybkie auta i to był, żeby było widać. Przez was. I jak powiedziałem, jazda na dwóch kołach wymaga bardzo dobry balans i nawierzchnię, która nie jest za bardzo śliska. Ale ja wiem o tym, że tutaj już za naszym doskocznią już zaczyna być błoto i tam będą miały chłopcy duży, duży problem. Nie wiem, dlaczego nie wchodzi już do auta. Aha. Trzymają. Zachodzi. Udało się. Pierwsza dwójka. Super! Mam pilnować i patrzymy na drugą dwójkę, jak ty skończą, jak daleko dojadą. Tam właśnie jest za kierownicą Tondo i na boku samochodu stoi Santa Humberto. I Daru, babcie. Na razie jadą. I ja proszę, dzieci, proszę natychmiast z powrotem na miejsca siedzące. I nie będę to powtarzał. Dziękuję bardzo. Wracajcie na miejsca siedzące. Tony Świt, Standa Humberto, Bohuń Syrový, Jirka Vybíral. Trochę nas to zasnęło. Mam nadzieję, że będzie jeździć lepiej. W każdym razie, następną sztuczką.
krzyżką będzie stało między. Pierwszy pachołek stoi, drugi trzeci jest. Pochołcz syrowi. I jedziemy dalej, Tondo sobie prostuje rampę. Jedziemy dalej, kontynuujemy dalej na dwóch kołach. I będzie slalom między. Pierwszy pachołek. Drugi Ondra. Ostatni taki troszeczkę freestyle'owi nasz chłopak od akcji specjalnych z ogniem, Standa Syrowi. I jedziemy dalej na dwóch kołach. Tony ma przed sobą zadanie przejechać bramą. Oczywiście brama jest z żywych pachołków i bardzo, bardzo wąska. Mamy nadzieję, że się uda. Panowie, dzieci, szanowni, proszę, wracajcie z powrotem na miejsca siedzące. Proszę dorosłych, czy team, te dzieci niech siedzą, żeby było widać ta reszta, która jest za wami. Siadajcie, zajście sobie miejsca i siedźcie. Do tego są ławki przecież. Stawia ścianę. Proszę bardzo. Zaparkowanie do garażu. Tony Schmidt. I hej. Jazda stąd. Co jest? Nie, człowieku. Nie wolno. Koncesję polską nie masz. Nie wolno. Słuchaj. Jest możliwość, jak możesz sobie zaprezentować, że lubisz jeździć na taksówce, ale tylko za darmo. Dziewczyny, jasna. Poprosimy 3-4 dorosłe dziewczyny, żeby przeszli do nas i akustyka z drabiną. Dawaj. Tutaj do mnie damy drabinę, pomożemy przez ogrodzenie. Maksymalnie cztery dorosłe dziewczyny mi pomożemy przez płot. Proszę bardzo, mamy 4 odważne dziewczyny. Aha, ja nie wiem, czy powiedziałem. Wiecie o tym, że pojedziecie na dwóch kołach. Na dwóch kołach, że pojedziecie, wiecie o tym. Aha, to... Po tej jazdzie, która jest, będą bardzo duże, duże prawa, bo to nie będzie dla Tonyho, ale dla odważnych dziewczyn od was, z waszego miasta. Pomóżcie, odbierzcie nam dziewczyny. Proszę pomóc. I teraz wam pokażę, jak się wiezie całą
młodszą część Krotka z kader teamu. Oni mu stali jak pachołki, oni za to teraz wybierze. Proszę bardzo, to liczmy za kierownicą. I trójka, która nazywa Matuszy. Tony będzie krążył tutaj na szerokości bieżni. Wrócić z tym samochodem. Aha, już mu dotarło. Już mu dotarło. Nie, młody mu powiedział. Z drugiej strony jest przygotowany Cyrowim i będzie rzymska jazda. Rzymska jazda nas inspirowała filmem, amerykańskim filmem z Mel Gibsonem Mad Max, z tym starym. I będziecie widzieć, jak to sobie przerobili my.
trzymania kierownicy. Tylko to mi to potrafi. To już nic. Przepraszam za kurz. Przepraszam bardzo za kurz, ale ta bieżnia jest taka, że po prostu jak ją zlejemy wodą, to nie da rady jeździć. Czegoś sobie zrobiły. Strażacy siedzą, mają pełne, mogli mi polać, ale już będzie. Będą dwie, trzy sztuczki i będzie freestyle motocross. Dwie w końcu. Dachowanie i przejazd przez płonącą ścianę i freestyle. I tam nie chcemy bardzo polewać, żeby nie było ślizgo i niebezpieczno. To chciałem powiedzieć jeszcze do tych, może jeszcze zauważyli, ten slalom, jazda żeńska przy pierwszym zaciągnięciu ręcznego. Chodź sem, zdejmij kask, zdejmij kask i może coś będę słyszeć, Wladzie se nam palił, szybko kask na dół, Bohuś synowi!
dzisiaj u was miała skakać dwójkę zawodników i to Kuba Słup i Milan Banik. Milan Banik w Hanowru, mam nadzieję, że skakali w Hanowru chłopcy. Przez weekend miały show i złamał sobie... Chcę wam powiedzieć tylko jeszcze jedną rzecz. Chłopca Ariusza. On skacze na ciucie, on po prostu jak się czuje i takie triki skacze. Skacze na odległość, jak sami widzicie, 24 metrów i czasami będzie... Posłuch! Wsparcie było za cienkie. Jest dobrze, już będzie latał. Pierwszy skok będzie pusty, tak zwany free jump, to znaczy skok bez triku, tylko się przeleci powietrzem. To będzie pierwszy skok, który Kuba dzisiaj skoczy. I przygotujemy się, idzie na to. Aha. Mówiłem, że jest za cienko. On po prostu chce wsparcie, porządne wsparcie. Ja wam muszę powiedzieć, że na pewno pierwszy raz w naszym mieście coś takiego. Jednego 24 metrów i rider freestyle'owi w powietrzu prawie 12, nawet 14 do 15 metrów będzie miał od na ziemię. Na pewno pierwszy raz w naszym mieście. Dlatego Kubowi pomagamy, żeby mu się udało, żeby doleciał tak jak chce, żeby nie był za długi i w żadnym przypadku za krótki. Uwaga! To co widzicie, robi to w pół do dziewiątej i później się zdecydował, że jest za ciemno i nie skakał. Ale dobra, żarty strony, żarty bokiem. Teraz już Kuba jedzie poważnie na pierwszy skok i tym jest free jump. Następny skok już trikiem. Co będzie dalej? Kontynuujemy dalej! Kuba Słup! Wheel flicker! Uderzenie nogami nad kierownicą. O siebie oczywiście. I następny skok. Kordowa. Yeah.
pomalý trik na kosom motocykl i očivište s vyšlžením. Ken Kenley, bardzo trutný trik. I dalej. Ostatního skoku dzisiejszego wieczoru. Skakal Kuba i będą to dwa wypi, jeden w lewo, drugi w prawo. Przeciw rampie, raz będzie w lewo, drugi raz w prawo. I tak właśnie Kuba zbiera punkty, jak jest ta zawoda, to potrafi bardzo mało zawodników. I on właśnie umie to samo na drugą stronę, to nam pokaże. Zaraz, ostatni skok będzie whip, ale na drugą stronę. Chłopcy, żeby się pożegnać z nami. Kuba odrzuci motocykl i dołączy oczywiście. Kuba Słup! I Foraria od drugiej strony. Bohuś Syrowi! Jiří Vybíral. Ondra Żywiec. Selda Umberto. Antonie Schmidt. Freestyle motocross Kuba Słup. Od mikrofonu se z wami żegnam. Alfred Schmidt, koordynator Fronta Skater Team. Dziękujemy bardzo, byliście świetni. I kiedyś do zobaczenia. Do widzenia, dobranoc.